Przyniosłeś sztylet? Oto sztylet Melgana. Cóż, pierwsza próba była najprostsza. Jaka jest druga? Musisz dowieść, że potrafisz obronić Ivy. Mam z tobą walczyć? Nie. Jakiś przemytnik najwyraźniej zamieszkał koło Górskiego Jeziora. Przepędź go z naszej wyspy i przynieś mi jego broń jako dowód. Brama do jeziora jest zamknięta. Jeśli mam się zająć tym przemytnikiem, potrzebny mi klucz. Proszę, oto i on. Ruszaj. I jak? Masz sztylet? Tak, Oruku. Zaniosłem Gromarowi sztylet Melgana. Panienka będzie z ciebie dumna. Bardzo dumna. Halven, jak się masz? Troszkę niepokoi mnie ten statek, który niedawno widziałem na horyzoncie. Jak myślisz, co to może być za statek? Merytański okręt wojenny? Oby nie, ale to możliwe. Halvenie, nie wiesz, czy Nut także prosił Gromara o rękę Ivy? Nie mam pojęcia. Czemu pytasz? Ktoś zapalił olej galwak w krypcie, żeby wypłoszyć kretoszczury na zewnątrz. Przeczucie mówi mi, że to Nut. Jak już mówiłem, nie mam pojęcia. Mógłbyś popytać ludzi? Chciałbym się przekonać, czy przeczucie mnie nie myli. Oczywiście, nie ma sprawy. Zajrzyj do mnie później.
Znowu się widzimy, przyjacielu. Jak tam siniaki? Nie jest tak źle. O, a zatem? Chcesz znowu poćwiczyć? Chciałbym, ale... Ale co? Gromar kazał mi wypędzić cię z wyspy i przynieść mu twoją szablę jako dowód. Poważnie? Czemu ci kazał to zrobić? To taka próba, zanim będę mógł poślubić Aili. No to masz problem. Na to wygląda. I co zrobimy? Ja i tak muszę płynąć z powrotem na Arganię. Pokaż mi, że czegoś się ode mnie nauczyłeś. A dostaniesz starą, wyszczerbioną maczetę dla Gromara. Walczmy! Nieźle. Poddaję się. Latka lecą. To jak? Teraz dasz mi tę maczetę? Spokojnie. Najpierw mi udowodnij, że pokonasz kogoś poza swoim przyjacielem. Z kim niby miałbym walczyć? Udaj się ścieżką na plażę, a znajdziesz moją łódź. Kręci się tam kilka goblinów. Jak tylko się pojawię, to od razu zwiewają. A mnie się nie chce za nimi gonić. Zajmij się nimi, a dostaniesz maczetę.
Torwałem gobliny. Nie żyją. A zatem, przyjacielu, dowiodłeś, że znasz się na rzeczy. To już dasz mi maczetę? Oczywiście, proszę. Przekaż Gromarowi moje uszanowanie. Albo lepiej nie. Przecież wygnałeś mnie z wyspy. Co z przemytnikiem? Wygoniłeś go? Wygoniłem przemytnika. Oto dowód. Nieźle, ale nie ciesz się przedwcześnie. Przed tobą jeszcze jedna próba. Jaka? Musisz udowodnić, że dasz radę wykarmić moją córkę. Masz więc upolować 3 duże, silne jelenie i przynieść mi ich poroże jako dowód. Nie mam łuku. Może mi pożyczysz? Nie. Masz zdrowe nogi i maczetę. Gdy byłem młody, trzeba było dziki zabijać gołymi pięściami. Jakoś sobie poradzę. Przekonamy się. Kazałem Ivy otworzyć bramę do zagajnika jeleni, gdy tylko wrócisz od przemytnika. Idź do niej. Też widziałeś ten statek? To Feren, pasterzu. Przypływa ze świeżą dostawą. Najwyższy czas. Halven boi się, że to okręt wojenny Robara III. Żaden okręt. Wojna jest na Arganii, daleko stąd. Do nas nie przyjdzie, pasterzu. Diego dał ci tę maczetę? Owszem. Już ją zaniosłem twemu ojcu. Czego chciał w zamian? Kazał mi zabić parę goblinów. I to właśnie zrobiłem. Walczyłeś z goblinami? Poważnie? Tak. A teraz muszę polować na jelenie. I jak zamierzasz tego dokonać? Będę je gonił, aż padną. Chętnie to zobaczę. Przecież jesteś łowczynią. Nie możesz mi dać swojego łuku? Nie mogę. To by było wbrew zasadom. Ale całkiem przypadkiem zostawiłam go w zasadzce. Stamtąd możesz go zabrać. Dziękuję, Ivy. Zaczekaj, otworzę ci bramę. Dobrej zabawy z jeleniami. A gdyby ci się strzały skończyły, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Kilka dostaniesz.
Upolowałeś jelenie? Oto poroże. Wystarczająco piękne? Owszem. Czyli udzielisz mi błogosławieństwa? Tak. Proszę, weź tę oto relikwię na znak mej zgody. Co to za relikwia? Przed wieloma laty mój dziadek przywiózł ją tu z Argani. Ponoć istnieje wiele podobnych. Tego, kto znajdzie je wszystkie, czeka chwała i bogactwo. Zawsze, gdy dziadek o tym opowiadał, na jego twarzy pojawiał się uśmiech. To ciekawe. Nikomu nie uda się przecież odnaleźć wszystkich relikwii na Argani. W końcu jedna z nich znajduje się na Feshir. Tak, ale czeka cię jeszcze jedno zadanie. Znowu próba? Żadna próba, synu. Potrzebna ci bransoleta zaręczynowa oraz zgoda mojej córki. Bransoleta? Chyba pomówię z Halvenem. Może będzie w stanie mi pomóc. Tak też zrób, synu. Czyżby Gromar wreszcie się zgodził? Owszem, przed chwilą. Moje gratulacje. Teraz potrzebna mi tylko bransoleta zaręczynowa. Tyle, że mnie raczej na taką nie stać. Pogadaj z Orukiem. Kilka dni temu znalazł bursztyn na plaży. Jak ci go da, chętnie wykonam dla ciebie bransoletę. Zrobiłbyś to dla mnie? Pewnie. Od tego są przyjaciele. Witaj, pasterzu. Słuchaj, no, Oruk. Nie znalazłeś aby bursztynu na plaży? Tak, piękny bursztyn. Może byś mi go dał? Na zawsze? Tak. Potrzebny mi do bransolety zaręczynowej dla Ivy. Oruk to sługa i kupiec. No i? Kupiec Oruk chce dostać złoto. Ale ja nie mam. Sługa Oruk chce być panem. O co ci chodzi? Pasterz zostaje sługą Oruka, a potem Oruk daje pasterzowi bursztyn za darmo. Rozumiem. Co mam dla ciebie zrobić? Oruk uwielbia niebieskie muchomory. Rosną w jaskini z drzwiami w środku zagajnika jeleni. Oruk sam chodzi po muchomory, ale teraz Oruk ma sługę. Sługa weźmie klucz i pójdzie po 6 niebieskich muchomorów, tak? Daj klucz, przyniosę ci te muchomory. Ruszaj, sługo. Oruk jest głodny.